Serdecznie. Sabina Miętus. Sergiusz Kuliczkowski. Bartłomiej Bąk. Dzień dobry, wszystkim witam. Wszystkim dobrze znany, sympatyczny, przemiły, lubiany 31-latek. Urodzony w Więcborku. Mistrz, tak? Mistrz sztangi. Mistrz? Tak, mistrz sztangi. Ja wychodzę z takiego założenia, że mistrzem się nie jest. Mistrzem się bywa w momencie, kiedy się wygrywa zawody i takie mam założenie i tego się trzymam. Więc jeżeli ktoś na mnie mówi mistrz, no to trochę mnie to, no nie powiem, że śmieszy. Jest to miłe, ale mówię, mistrzem się bywa, a nie mistrzem się jest. Ale kolekcja trofeów jest spora. Zgadza się. 19 lat kariery swojej w podnoszeniu ciężarów. Zaczynałem w wieku 13 lat. W tym roku zakończyłem karierę. Przez 15 lat trenowałem w Opolu właśnie. No i tych sukcesów się nazbierało przez te wszystkie lata. To w Opolu od 17 roku życia, tak? Zgadza się, ponieważ mieliśmy tutaj Mistrzostwa Polski lat 18, Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży. I wygrałem. Wygrałem te zawody tutaj i po tych zawodach trener, dyrektor Ryszard Szewczyk poprosił mnie, czy nie chciałbym przyjechać na obóz kadry narodowej seniorów. Dla mnie to był naprawdę bardzo duże wyróżnienie, gdzie tam jako 17-latek mogłem trenować z zawodnikami, którzy już jeździli na Mistrzostwa Świata Seniorów, na Igrzyska Olimpijskie. I pojechałem na dwa takie obozy, 3-tygodniowe wakacje i po wakacjach już byłem w Opolu. To można powiedzieć, że już Opolanin, tak? Czuję się Opolaninem. Oczywiście, że tak. I co dalej? Bo teraz zakończono Olimpiadzie w Rio, był taki wpis na jednym z profilu, nie będziemy reklamować którym, że coś się kończy, coś się zaczyna, tak? To jest taka bardzo ładna puenta. I powiedziałeś, że żegnasz się z ciężarami, myślisz, że po dobrej walce. I dałeś siebie wszystko, tak? Co dalej? Oczywiście, że tak. No ciężary to była tylko i wyłącznie przygoda. Ja do tego od samego początku w taki sposób podchodziłem i bardzo dobrze myślę, na tym wyszedłem, ponieważ pomimo tego, że mam sukcesy, też w międzyczasie potrafiłem skończyć szkołę, więc można pogodzić i naukę i wyczynowe uprawianie sportu. Co dalej? No przede wszystkim coś się kończy. Ciężary się skończyły dla mnie jako zawodnik. Na teraz czas zejść na ziemię, zamieszkać w końcu w domu, ponieważ gdy ja jeździłem na obozy, to ja praktycznie cały czas byłem poza domem. Mieliśmy 3-tygodniowe obozy w ciągu miesiąca, 3 tygodnie poza domem, tydzień tylko w domu, więc ja się śmiałem, że jadę do domu pranie zrobić. No ale teraz czas posiedzieć w domu, zająć się domem, zająć się rodziną i pomieszkać przede wszystkim. A zawodowo co? Zawodowo na razie jestem na takim etapie, że leczę się, ponieważ nie planuję na razie jakiejś pracy podejmować, ponieważ muszę swój organizm doprowadzić do porządku, bo przez te 19 lat no, trochę mam zdewastowany kręgosłup, kolano już miałem operowane, w ogóle przez tą całą karierę miałem 7 operacji. 5 razy kolana, nadgarstek, biodra, więc no ale to jest cena właśnie sukcesu tego, że my tak ciężko trenujemy, przełamujemy te bariery swojego organizmu i nie zawsze ten organizm po prostu wytrzymuje, więc trzeba później to naprawiać. A teraz skupiam się na tym, żeby przede wszystkim się wyleczyć. No a później jak już będę zdrowy, w pełni zdrowy, nic nie będzie mnie bolało rano, kiedy wstaję z łóżka, to zacznę myśleć o tym, żeby podjąć jakąś pracę. Czy pan Bąk o sobie myśli, że jest twardzielem, bo tak wyczytałem w sieci, 2 medale były zdobyte z kontuzjami, prawda? Ach, tych kontuzji było naprawdę dużo. Ja nie patrzę na to w sposób taki, że ja tam medal zdobyłem z kontuzją czy bez, bo to jest cały okres przygotowań. Jeżeli jest w okresie przygotowań, nie ma żadnego urazu, żadnych kontuzji, to wszystko jest fajnie, wszystko jest pięknie, można się bardzo dobrze przygotować. Ja takich przygotowań miałem bardzo mało, bo przeważnie zawsze coś tam mnie bolało. No i to było na takiej zasadzie, że musiałem zaciskać zęby, wiedziałem, że nic się poważnego nie stanie. I z każdym dniem musiałem iść, ciężką pracę wykonać, a później były medale i to była taka chwila, w której wiedziałem, że to co ja zrobiłem, te moje poświęcenia, te treningi z bólem okazały się słuszne i pokazały na co mnie stać. Czyli jesteś twardzielem? Ja jestem człowiekiem, który ma taki ciężki też charakter, ale jak sobie jakiś cel obejmie, jak sobie powie, że coś muszę zrobić, zrealizować, to dążę do tego z całych sił. A jak to jest, człowiek w życiu uczy się tego właśnie dążyć do celu za wszelką cenę, czy z tym się już rodzi? Bo myślę, że nie wiem. Tego tak podchodzi, że mimo kontuzji... No właśnie dlatego nie wszyscy zawodnicy zdobywają medale. To jest te najistotniejsze, że przede wszystkim trzeba walczyć i się nigdy nie poddawać, czy jest dobrze, czy jest źle. Trzeba walczyć do końca i później po na przykład, jeżeli już zrealizuje się swój cel, to można być dumnym i zadowolonym z siebie. Ale nie zawsze się udaje i też trzeba sobie zwrócić na to uwagę, że nie zawsze się udaje, że nieraz są sytuacje takie, tak jak ja na przykład miałem igrzyska w Pekinie, gdzie pojechałem, byłem w życiowej formie.
na treningach jeszcze 2 tygodnie wcześniej, dźwigałem rekordy życiowe, pojechałem, doleciałem do Pekinu, miałem ostatni, 3 dni przed startem, ostatni ciężki trening. Robiłem taki mocny trening do pierwszych podejść do tego, co miałem wychodzić na zawodach. Ciągnę sztangę i mi się kolano rozwaliło. No i co dopiero można mówić o pechu. Ale pomimo tego, że miałem rozwalone kolano, jeszcze wyszedłem na pomoc, zaliczyłem rwanie, jeszcze próbowałem zrobić podrzut. Niestety z tym kolanem już nic nie było, nie było można zrobić, nic nie było można dźwignąć, nie zaliczyłem dwuboju. No i po powrocie miałem operację, więc no ale wiem, że walczyłem, że się nie poddałem. W jednym z komentarzy przeczytałam właśnie coś takiego, że dlaczego za ciężkie pieniądze wysyłamy na igrzyska turystów. Jak odbierasz takie komentarze? Co czuje właśnie zawodnik, który cały rok czy całymi latami pracuje na ten trening, prawda? No przede wszystkim ludzie nie mają pojęcia, co to są igrzyska olimpijskie, jak jest ciężko w ogóle tam pojechać, zakwalifikować. Już nie mówię o tych wewnątrzkrajowych naszych eliminacjach, gdzie zostaje tylko czołówka tych najlepszych, takich wybitnych, grono takich sportowców, którzy już coś osiągnęli i mają reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. Tam jest taka selekcja, że naprawdę tam nie ma amatorów. Tam są wszyscy profesjonaliści, którzy się szykują na Igrzyska Olimpijskie, którzy poświęcają całe swoje życie, żeby jechać na Igrzyska Olimpijskie i to, że ktoś pojedzie i mu start nie wyjdzie z jakiegoś tam powodu, nawet jeżeli to jest kontuzja czy jakieś tam inne powody, no to nie można mówić, że to są amatorzy i oni tam pojechali na wycieczkę, bo tak na pewno nie jest, bo żeby się załapać na Igrzyska Olimpijskie, to trzeba przejść bardzo wiele stopni takiej kwalifikacji, żeby w ogóle tam pojechać. Czy jest to krzywdzące? Krzywdzące? Ja nie patrzę na to w taką, z tej strony, ponieważ tego typu komentarze mnie śmieszą. Ludzie nie mają pojęcia o tym, napisać sobie każdy może takie bzdury i mnie to po prostu śmieszy. A czytacie w ogóle takie rzeczy, sportowcy, czy nie zwracacie na takie rzeczy uwagi? Ja bardzo rzadko kiedy czytam coś takiego, ale mówię, no nie zwracam na to uwagi, bo żeby we życiu trzeba być wilkiem i nie słuchać tego, co barany krzyżą. Jak już jesteśmy przy temacie olimpiady, no to nasuwa się pytanie dotyczące wśród sztangistów dopingu, tak? Wśród ciężarowców. No jak się do tego stosunkujesz? No to sam pan mówi, że to jest ciężarowcy. I ja bym tego nie ujął w ten sposób. To jest problem braci Zielińskich, którzy ta sytuacja całą teraz, nie wiem, czy oni się tam odwołują, czy się nie odwołują, na pewno te procedury cały czas trwają. Na pewno faktem jest to, że w ich organizmie wykryto doping, no i teraz oni muszą ponieść konsekwencje, a to, że ciężarowcy, że oni trenują tą samą dyscyplinę, to jest krzywdzące dla nas, dla tych zawodników, którzy trenują na czysto i przez cały rok jeżdżą na obozy i są poddawani. Ja w tym roku miałem z 15 razy kontrolę antydopingową, więc no to jest krzywdzące dla nas, dla tej całej reszty, która po prostu trenuje czysto, bo są ludzie, którzy po prostu chcą iść na skróty, ale ja mówię, to nie jest droga na skróty, tu, żeby osiągać sukces, naprawdę trzeba ciężko trenować i dawać się wszystko stopniowo, pomału, a nie na wariata. Ale jest taka możliwość, żeby w krwi zawodnika był niedozwolony środek wbrew jego wiedzy, czy nie ma takiej możliwości? Bo też takie pytania... Teoretycznie jest taka możliwość. Ale praktycznie, tak jak mówią zawodnicy, jest to raczej wykluczone. Praktycznie to tak wygląda, że jakby ktoś na przykład zrobił mi zastrzyk bez mojej wiedzy. To na pewno bym poczuł, że coś się dzieje. Nie wiem, w trakcie snu czy coś, to na pewno mi się obudzi, więc ja teoretycznie tak, no ale w praktyce wątpię, żeby to było możliwe. A co ty czułeś w tym momencie, kiedy właśnie wyszła na jaw sprawa dopingu? Człowiek, co ja czułem? Dla mnie był wstyd przede wszystkim całej tej sytuacji, bo o ciężarach zrobiło się głośno i to nie dlatego, że były jakieś sukcesy, tak jak po Londynie mogliśmy się cieszyć, ponieważ mieliśmy 2 medale. A teraz sytuacja jest taka, że przez wybryk na 2 zawodników, cała dyscyplina, to się odbije na całej dyscyplinie, bo już gdzieś wyczytałem, że mają być cięcia z ministerstwa na dofinansowanie ciężaru, więc to się odbije. Ale przede wszystkim, no co, środowisko ciężarowe ma teraz bardzo ciężką sytuację. W grudniu mamy wybory na prezesa, ja będę kandydował do zarządu Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, więc jeżeli coś tam będę mógł wnieść od siebie, to na pewno będę się starał pomóc, a to przede wszystkim dla tych, bo mamy bardzo dużo zdolnej młodzieży teraz na Mistrzostwach Europy w tym roku, które były u nas w Nowym Tomyślu w Polsce rozgrywane. Zawodnicy lat 15 i 17 zdobyli 13 medali Mistrzostw Europy, więc potencjał jest bardzo duży. No i musimy zrobić wszystko, żeby ci zawodnicy w przyszłości jako seniorzy zdobywali medale. No właśnie, podnoszenie ciężarów. Jest to uznawane za jeden z niszowych sportów. Nie ukrywajmy tego, bo główne właśnie u nas piłka nożna, tak? Jak wygląda sprawa dofinansowania tego sportu, jeżeli chodzi u nas o miasto Opole?
Natomiast to Opole ma sytuację taką, jeżeli klub budowlanych Opole na pewno dostaje pieniądze z miasta, dostaje jakieś pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo też mamy firmę Consultant i Góraży Cement, która nas wspiera finansowo. No ale nie ukrywajmy, no, mamy sukcesy, ponieważ w tym roku po raz 25 zdobyliśmy tytuł drużynowego mistrza Polski. Mieliśmy dwóch zawodników na igrzyskach. Arek Michalski zdobył medal mistrzostw Europy, więc te sukcesy mamy naprawdę bardzo duże, a pieniążki po prostu są takie, jakie są. I nie ukrywajmy, że jakbyśmy dostawali więcej pieniędzy, to by się też odbijało. Mieli może jeszcze lepsze wyniki, więcej zawodników mogłoby w ogóle startować. Jeśli chodzi o zawodników indywidualnie, jest to drogi sport, czy nie? Nakłady finansowe ze strony na przykład rodziców, jak młody człowiek zaczął? Nie. To wbrew pozorom nie jest bardzo, bardzo taki drogi sport. Ja pamiętam siebie, jak zaczynałem, po prostu poszedłem na trening, wziąłem trampki, wziąłem jakąś koszulkę, spodenki na zmianę i poszedłem trenować. Po 3 miesiącach dostałem od klubu buty do dźwigania, no to było takie wow, już buty mam takie profesjonalne do dźwigania, no ale to nie jest drogi sport, po prostu trzeba mieć chęci, jakiś zapał do tego, żeby coś zrobić, a mówię, to też jest świetna przygoda. Jako junior ja pamiętam jakieś obozy, gdzieś tam wyjazdy, zawody. Bardzo fajne, bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wspominam. No a później, już jak zmieniłem, przyszedłem do seniora, po prostu już była tylko i wyłącznie ciężka praca, żeby coś po prostu osiągnąć. No właśnie, a w jakim wieku można rozpocząć przygodę z podnoszeniem ciężarów? Ja zaczynałem jak miałem 13 lat. I z tych zawodników, którzy zaczynali gdzieś tak mniej więcej w tym wieku, co ja, bardzo, no nie powiem, że mało, ale bardzo, no, taka mała część przebijała się do żeby w seniorach zdobywać sukcesy. Gdzieś tam bardzo dużo ludzi się gubiło, gdzieś tam po drodze, gdzieś tam, ale to wiadomo, no to młody zawodnik, młody człowiek ma do wyboru, albo idzie na trening, albo idzie gdzieś na imprezę. A ze mną było tak, że jak ja miałem treningi codziennie, no to codziennie musiałem być na treningu, bo jeżeli nie zrobiłem jednego treningu, drugiego treningu, sobie pomyślałem, no nie mogę, bo teraz rywale mnie uciekają, a ja muszę uciekać, oni muszą mnie gonić, bo ja chcę być najlepszy, więc ja do tego tak podchodziłem. Zaczynają nawet zawodnicy młodsi teraz, 12-11 lat, mamy mistrzostwa Polski do lat 15, to jest taka kategoria wiekowa, gdzie już mogą zawodnicy startować, ale też i 13-latkowie mają zawody już na technikę, takie nie dźwigają dużych ciężarów, tylko po prostu uczą się techniki, później startują i oceniamy, sędziowie oceniają technicznie, czy oni dobrze robią, czy źle robią. Czyli bezpieczne jest to w tym wieku? Oczywiście, że tak, oczywiście, że jest bezpieczne. A jak później po wycofaniu się z kariery, jak zdrowie, cierpi na tym zdrowie, bo to wiadomo jest bardzo duże obciążenie, prawda? Ta dyscyplina. Oczywiście, sportu. Że to jest bardzo. I na pewno będzie taka myśl, jak rodzic będzie chciał posłać, czy dziecko sobie zamarzy być sztangistą, powie, zaprowadź mnie na treningi. No to zapali się światełko w głowie rodzica. Nie, to jeżeli chodzi o dzieci, które chcą zacząć przygodę z ciężarami, to nie ma żadnego ryzyka, że im się coś stanie. To przede wszystkim mogą wzmocnić swój szkielet, mięśnie mogą sobie wyrobić, więc to im na pewno tylko i wyłącznie pomoże. Ale później przychodzi taki etap, tak jak ja miałem, że chciałem dźwigać duże ciężary. No to już musiałem postawić wszystko i bardzo ciężko trenować je, żeby nadgonić tą czołówkę światową. Organizm ciężko jest wzmocnić, mięśnie można wzmocnić, ale jak ktoś ma słabe ścięgna, słabe kości, to później to wychodzi. Ze mnie się zawsze trener Szewczyk śmiał, że ja mam słabe kości, więc dlatego też tych operacji i kontuzji miałem wiele. No ale się nie poddałem przede wszystkim i robiłem dalej. To pomimo tego nawet miałem sytuację taką, że w wieku 18 lat pojechałem do lekarza, bo między łopatkami mnie kręgosłup bolał. Okazało się, że specjaliści powiedzieli mi, że ja nigdy nie będę profesjonalnie dźwigał ciężarów, że ja mogę tylko wyłącznie chodzić na siłownię, sobie ćwiczyć jakieś tam mięśnie, bicepsy, bareczki sobie robić, a że ja nigdy nie będę dźwigał. No to oczywiście ja zawsze na przekór. Oni mówią nie, a ja wam pokażę, a ja tak, nie? Tak to wyszło. I oni mówią nie, bolało mnie, jak właśnie zaczynałem mocniej ćwiczyć, to mi przestawało boleć, ponieważ mięśnie wszystko spinały, cały kręgosłup i wszystko się to fajnie trzymało. W momencie, kiedy miałem przerwę w treningach, to mi dopiero bolało. No właśnie, jesteś twardzielem i walczysz do końca. Masz dla kogo walczyć? Jestem sobą. Mam dla kogo walczyć. Cała moja kariera to jest jedna wielka walka, jak nie ze sztangą, to z ludźmi gdzieś tam, z rywalami, ale mówię, ja swoje zrobiłem w ciężarach. Ja życzę każdemu, kto zaczyna przygodę ze sportem, żeby odnosił takie sukcesy jak ja, bo mówię, chociażby zdobyć medal Igrzysk Olimpijskich, to jest naprawdę wyczyn taki, którego też wielu nie docenia, bo sobie myślą, pojedzie zawodnik na olimpiadę, zdobędzie medal, udało mu się zdobyć medal, tylko żeby zdobyć medal na olimpiadzie, trzeba poświęcić całe swoje życie tak naprawdę, bo w wieku 13 lat, odkąd zacząłem trenować,
dźwigałem już tam jakieś ciężary za juniorów. Później miałem 17 lat, zostawiłem rodzinę, zostawiłem wszystko. Przyjechałem do Opola i tutaj się urządziłem. To treningi ile razy w tygodniu przez te wszystkie lata? Jak ja bym policzył, ile ja treningu zrobiłem. Ale tygodniowo jak to wygląda? Tygodniowo to były różne okresy, bo mieliśmy sytuacje takie, że to przez jakieś tam 2-3-4 lata trenowaliśmy systemem 3-2-3-2, czyli poniedziałek, środa, piątek, mieliśmy 3 treningi, w pozostałych dni mieliśmy 2 treningi. Teraz już pod koniec kariery to się zmieniło, że mieliśmy 2-1-2-1, czyli tych treningów było mniej, ale też były inne ćwiczenia, jakieś tam dodatkowe ćwiczenia i więcej ton się na przykład przerzucało. Mówię, no co drugi dzień dwa treningi, a tak to codziennie. Po ile godzin? Dwie i pół godziny. Dwie i pół godziny, tak? No. Siłownia, treningi, tak? I do tego też pływanie, bieganie? Nie. Takich dodatkowych zajęć już nie mieliśmy, ponieważ jak mówię, no ja podchodziłem do tego profesjonalnie, czyli jak byłem na obozie kadry narodowej, jak się szykowałem do zawodów, to było tak, byłem ustawiony, że wstaję, jem śniadanie, chwila odpoczynku, piję kawę, idę na trening, po treningu jest obiad, po obiedzie chwila drzemki, drugi trening i codziennie to się powtarzało po prostu. Nie było czasu, ani też chęci, ani ochoty, żeby coś innego jeszcze robić. Ewentualnie wieczorem, jak już człowiek był taki zmęczony, że ze zmęczenia spać nie miał, to sobie mógł książkę poczytać. I dieta do tego też odpowiednia? Oczywiście, tyle lat. Ja akurat miałem taką sytuację, że nie musiałem żadnej takiej rygorystycznej diety wprowadzać u siebie, ponieważ gdzieś tam pilnowałem zawsze tej swojej wagi, żeby nie przekraczać za dużo. No ale tak. I to wydaje mi się takie zdrowe jedzenie, nie jakieś tam tłuste, tylko bardzo często jakieś gotowane, więc takie zdrowe jedzenie. To żona dbała o dietę, czy? Na obozach dietetyk dbał, a w domu żona dbała, tak. No właśnie, a jak rodzina, żona, dzieci zareagowali, że teraz w końcu Taty więcej w domu. Przyzwyczajają się do mnie, ja się do nich przyzwyczajam. Chyba na nowo, tak? Nowa rola. Wcześniej byłeś chyba gościem w swoim domu. No, dokładnie, wcześniej byłem gościem, tata przyjeżdżał, tata się rozpakowywał, pakował i znowu wyjeżdżał. No teraz jest sytuacja całkiem inna. Zacząłem chodzić na wywiadówki nawet do syna, więc gdzieś tam pomału się wdrażam w rolę takiego taty, który powinien być w domu, który powinien siedzieć w domu, dzieci wychowywać. Tak to było wszystko na głowie mojej żony, która tak sobie świetnie przez te wszystkie lata radziła, zawsze mnie wspierała, ja ją wspierałem, więc no, mogę być dumny z tego, że mam taką żonę. Ale nie powiedzieli jeszcze, tata iść na trening? Nie. Cały czas się cieszę, jak jestem cieszą w domu. Cieszą się tak? Nawet jak teraz tutaj dzisiaj wyjeżdżałem do was, to już córka, tata, gdzie jedziesz? Ja jadę z domu, mnie zostań. Więc na pewno brakowało im mnie w domu. Córka ile ma lat? 4. 4, a syn? 12. I pójdzie też w ten sport, czy nie? Nie. W sport to znaczy on co chwila coś innego trenuje. Taki na początku gdzieś tam chodził na tenisa ziemnego, później pływanie było, jakieś tam judo było, czy karate, teraz siatkówkę sobie ćwiczy. Ja miałem sytuację taką, że mnie nikt nie zmuszał przede wszystkim do tego, żebym ja cokolwiek robił w sporcie, więc ja tak samo nie narzucam mojemu synowi, jeżeli on sobie coś wybierze, jeżeli coś mu się spodoba, będzie chciał uprawiać tak już profesjonalnie sport, to mogę go tylko i wyłącznie motywować i pomagać w tym, a nie mogę mu narzucić tego, żeby on na przykład ciężary trenował. Będzie chciała, będzie trenował. Syn nie, córka nie, ale żona też wcześniej podnosiła ciężary. Żona, tak, zgadza się. Żona do dzisiaj nawet ma rekordy Polski. Ja nie mam rekordów Polski, a moja żona ma do dzisiaj rekordy Polski. Dźwigała ciężary, odnosiła też sukcesy. Wielokrotna mistrzyni Polski, medalistka Mistrzostw Europy. Mówię, no, zawodniczką była bardzo dobrą. No i dzisiaj też, pomimo tego, że siedzi w domu, pracuje w szpitalu, to chodzi na treningi, ale uczy innych zawodników podnoszenia ciężarów, zawodników z crossfitu i sama ćwiczy crossfit, więc sprawia jej to dużą przyjemność, ogromną frajdę. No, mówię, no, życie jest jedno, a trzeba dbać o siebie i coś tam robić, żeby się po prostu lepiej czuć. To też wymagająca dyscyplina sportu. Crossfit? Tak. Oczywiście, że tak, ale taka dająca takiego pozytywnego kopa, wydaje mi się, ponieważ widzę po żonie, jeżeli ona chodzi gdzieś tam jakaś nerwowa, pójdzie sobie poćwiczy, to przychodzi, no, że zmęczona, ale przychodzi szczęśliwa, że coś zrobiła dla siebie, dlatego mówię, no, sport jest, mówię, bardzo dobry, jeżeli chodzi o sam nastrój człowieka. Trzeba coś ruszać się, coś bawić w sport. Ty jesteś dumny ze swojej rodziny, a rodzina zapewne jest dumna z ciebie. To już byście musieli zapytać, ale wydaje mi się, że tak. No widziałam, że Mateusz kiedyś bardzo właśnie chwalił się, że ma tego dzielnego tatę. No tak, no jestem tatą, mówię, dwójki, teraz już dwójki dzieci, bo była trójka dzieci.
myślę, że są ze mnie dumni, ponieważ no, gdzieś tam coś osiągnąłem, gdzieś tam coś zrobiłem, no, ale ja bym chciał być przede wszystkim, żeby oni byli dumni z tego, że ja jestem tatą, a nie, że ja jestem sportowcem. Przede wszystkim tatą, a później oczywiście. Sportowcem. Myślę, że Julka też jest z tego dumna. Myślę, że tak. Julka patrzy na nas z góry. Przez te ostatnie moje lata to czułem jej obecność. Nawet sytuacja była taka na Mistrzostwach Europy, że stojąc na podium, gdzie wygrałem, gestę w stronę nieba i podziękowanie dla Julki, bo wiedziałem, że daje mi takie wsparcie. No właśnie, po tym wszystkim, co się stało, po tym trudnym i bolesnym dla Was doświadczeniu, kiedy to po ciężkiej walce Wasza dzielna wojowniczka Julka odeszła, postanowiliście założyć fundację. Fundację imieniem Julki Bąk, Walcz o mnie. Czym się ta fundacja na tym zajmuje? Fundacja przede wszystkim ma na celu pomoc dzieciom, chorym dzieciom, takich w jakim stanie była Julka. Takich dzieci jest naprawdę dużo. W tym roku robimy już po raz drugi, w zeszłym roku robiliśmy pierwszą akcję Mała Gwiazdka, to jest, można na profilu na Facebooku zobaczyć, o co chodzi, po prostu zbieramy paczki, wysyłamy, przywozimy do hospicjum dla dzieci, dla wszystkich dzieciaków, które są w hospicjum w Opolu. W zeszłym roku nasza pomoc wyglądała w ten sposób, że zebraliśmy tych paczek naprawdę dużo dla tych dzieci. Rodzice przede wszystkim mieli pomoc, tak patrząc na z góry, gdzie się około roku, więc to były i pieluchy, i chusteczki, takie najbardziej potrzebne rzeczy dla takich ciężko chorych dzieci. No i w tym roku akcja rusza po raz drugi, teraz się zaczęła, więc jeżeli ktoś jest chętny, może gdzieś tam nas znaleźć nas na jakimś Facebooku chociażby i się przełączyć. Na naszym portalu też opublikowaliśmy imiona dzieci oraz konkretne potrzeby tych dzieci, którym chcecie pomóc, podopieczcy domowego hospicjum dla dzieci w Opolu. Ale w tym wszystkim najpiękniejsze jest to, że Wy pomimo tego, co się stało, potraficie dalej walczyć i pomagać innym. Nie poddajecie się. Oczywiście. No, mówię, no, życie jest takie, że nas tak ciężko doświadczyło. Ale mówię, no jest fundacja imienia mojej córki Julki Bąk, która pomaga i dlaczego ja miałbym nie pomagać? Ja taki jestem, że nie wiem, sprawia mi to przyjemność, jak ja mogę komuś pomóc, wiem, że mnie to niewiele kosztuje, a inni, którzy są naprawdę w ciężkiej sytuacji, którzy potrzebują pomocy, którzy nie mają tego wsparcia z zewnątrz, my im pomagamy, możemy im ułatwić pewne chociażby nawet zakupy takich najpotrzebniejszych przedmiotów dla tych chorych dzieci, więc my robimy swoje po prostu, tak, po ludzku. Ta zbiórka w jaki sposób się odbywa? Bo można wpłacać pieniążki, rozumiem, na konto? Nie, my nie zbieramy pieniędzy. Czyli nie zbieramy pieniędzy. Rzeczowo, my zbieramy, tak, zbieramy rzeczy, które są potrzebne dzieciom chorym. No, mamy całą listę, jest, no, nie wiem ile teraz tych dzieci ubranka, jest. Ubranka, pampersy. Ubranka, tak. Ale takie podjęcie, środki. No, kto to zbiera, czy jak ktoś chce coś ofiarować, gdzie ma to mamy zbierać? Adres, jeździmy też po ludziach, którzy dzwonią, na przykład zrobiliśmy paczkę, czy mógłby ktoś z fundacji podjechać, odebrać, więc jeździmy, ludzie przyjeżdżają do nas, przywożą nam paczki, a później no, my to wszystko układamy. W zeszłym roku pojechały do hospicjum jeden taki wielki bus i jeszcze 3 samochody osobowe. Więc dużo tego wszystkiego się zebrało. Myślę, że w tym roku będzie podobnie, więc mówię, no chociażby na taki, te kilka miesięcy tą pomoc, żeby te chore dzieci otrzymały. Na pewno rodzicom będzie troszeczkę lżej. A rodziców na pewno jest to ogromne ułatwienie, bo sama rehabilitacja już zapewne sporo kosztuje i oprócz tego dochodzą jeszcze codzienne wydatki. Rzeczy, które dzieci potrzebują, także... No oczywiście, zgadza się, dlatego mówię, my na razie pieniędzy nie zbieramy, ale jeżeli możemy w taki sposób pomóc materialnie, że mamy te środki, te pieluchy, czy różne inne rzeczy i przesłać, czy przewieźć dla tych dzieci, to jest to duża pomoc. Pomijając akcję Mała Gwiazdka, oprócz tego można wspierać Fundację Julki Bąk poprzez wpłacanie pieniążków na odpowiednie konto, tak? Można. Wszystko można znaleźć u nas na stronie na Facebooku. Jest strona Fundacji imienia Julki Bąk, więc zapraszam wszystkich. Jakieś kąpy, czas wolny pytamy też? Są jeszcze jakieś inne zainteresowania? Ja mówię, no teraz mam troszeczkę czasu wolnego. Nie mam takiego jakiegoś zbytniego hobby, które byłoby czasochłonne. Lubię sobie wieczorem na przykład posiedzieć przy jakiejś dobrej książce.
to mnie ciekawi, to mnie interesuje, że jest dobra książka, to potrafię siedzieć. Nawet ostatnio, jak pojechaliśmy na wakacje z żoną, wszyscy się kąpali gdzieś w basenie, ja siedziałem pół dnia i książkę czytałem. Ale to mówię, no takie coś innego od tej rzeczywistości, gdzieś można się oderwać, gdzieś się przenieść na chwilę w jakiś inny świat, poczytać coś dobrego. No bo tego czasu jest teraz więcej. Teraz jest więcej. Teraz wydawałoby się, że jest więcej, bo tak jak miałem cały dzień zaplanowany, śniadanie, treningi, obiad, treningi, no to teraz wstaję po prostu i to trzeba zrobić, tam trzeba zrobić, to trzeba zrobić, w końcu mogę sobie dom porządzić, tak jak ja na przykład bym chciał gdzieś tam w piwnicy sobie wszystko poukładać, a wcześniej było tak, że przyjeżdżałem, gdzieś tam porzuciłem po prostu wszystko, a później szukałem cały czas. Teraz mam trochę więcej czasu, żeby sobie jakoś tam poukładać to wszystko. Czego cię nauczyła ta historia? Czego mnie nauczyła? Wiesz co, no to jest ciężkie pytanie, czego mnie nauczyła po prostu. Ja tak inaczej też spoglądam na ludzi, bo... Zmieniło to twoje nastawienie do drugiego człowieka? Ja myślę, że zawsze jakoś tam inaczej spoglądałem niż większość na ludzi, na jakąś krzywdę ludzką. Zawsze nie było mi to jakieś tam obojętne, tylko jeżeli mogłem pomóc, to zawsze pomagałem. A teraz po prostu przez to, że mamy fundację, możemy po prostu więcej, możemy więcej, większemu gronu chorych dzieci pomóc i to mnie cieszy. Dziękuję za rozmowę, polecamy się na przyszłość. W sprawach fundacji, jeśli będziemy mogli pomóc, to jako redakcja będziemy pomagać. Miło. Warto byłoby też w szkołach rozpropagować tą akcję, żeby dzieci, czy też już jest? Jest, no to dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Z każdym dniem jest więcej chętnych, którzy chcą pomagać. Więcej, tak? Tam już ich strażacy chyba włączyli. Tak. W zeszłym roku to z Londynu gdzieś tam paczki. W zeszłym roku z Londynu paczki przyjeżdżały, przywozili ludzie. Ale dobrze, mówię. Fajne. Nazwisko robi swoje. Ja myślę, że nie. Nie, nazwisko. Wiesz co, nie, to jak ktoś po prostu chce...